Serdecznie witam Państwa na 28. już webinarium WinCaos Polska. Nazywam się Piotr Karaś. Dziękuję Państwu za przyłączenie się do nas i chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Planujemy, że potrwa ono około pół godzinki, więc nie powinniśmy zabrać Państwu dużo czasu. Na dzisiejsze spotkanie zarejestrowało się 61 osób i w chwili obecnej jest z nami 18 uczestników. Oczywiście nasze wydarzenie jest nagrywane, to też wspomnę, że dzisiaj jest czwartek, 29 sierpnia 2013 roku. W dniu dzisiejszym naszymi ekspertami będą panowie Adam Kijowski i Rafał Kozio. Pan Adam i pan Rafał są informatykami, są doradcami informatycznymi klienta. Wielu z Państwa zna ich osobiście. Już wcześniej prowadzili webinaria, które cieszyły się bardzo dużą popularnością, a tematem dzisiejszego webinarium będzie deklaracja własności użytkowych w programie WH Okna, kontynuacja tematu, który wcześniej był przedstawiany przez Laboratorium Techniki Budowlanej przez pana Bogdana Wójtowicza. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak będzie można wykorzystywać tą deklarację w programie WH Okna. Wszelkie pytania bardzo prosimy zadawać poprzez czat w okienku Questions. Nasi prowadzący postarają się odpowiedzieć na tyle pytań, na ile starczy im czasu podczas prezentacji. Także myślę, że możemy zaczynać. Przekazuję głos panu Rafałowi i życzę Państwu przyjemnego spotkania. Dzień dobry. Nie wiem, Piotr, słychać mnie? Słychać. To jeszcze raz dzień dobry. Tak jak tutaj Piotr powiedział, dzisiejszym tematem będzie deklaracja własności użytkowych. Jest to poniekąd kontynuacja właśnie poprzedniego webinarium prowadzonego przez pana Bogdana Wójtowicza. Na podstawie właśnie informacji, które również zostały zebrane na poprzednim webinarium, przygotowaliśmy raport, który umożliwi Państwu drukowanie tych deklaracji z poziomu programu WH Okna. No i nie tylko, bo dla osób, które mają WHNet, również jest możliwość generowania tego raportu z poziomu WHNet. Tutaj na ekranie właśnie jest otworzony w tej chwili deklaracja własności użytkowych dla jakiegoś przykładowego okienka. No, mogę pokazać teraz nawet tutaj poszczególne punkty. Pierwszy punkt, kod identyfikacyjny typu wyrobu. I teraz tutaj w standardzie przyjęliśmy, że jest to nazwa typu okna, czyli u mnie w bazie się nazywa to tam okno extra rondo. Ta trójka, która jest w następnym miejscu, oznacza ilość skrzydeł, które są w tym oknie i na końcu jest jeszcze kolor okna, w jakim to okno występuje. To mam, prawda, dla jednej pozycji. Teraz widać, dla pierwszej pozycji mam zlecenie tutaj okno extra 1. Było to okno jednoskrzydłowe. Jeżeli zamknę tą konstrukcję, to zobaczę, że pierwsza pozycja to jest okno skrzydłowe. Druga pozycja to jest to okno trzyskrzydłowe. Powinno raportu. Tu mam właśnie ten kod identyfikacyjny tyłu wyrobu, czyli nazwa typu poprzez ilość skrzydeł i kolor. To oczywiście można zmieniać, upraszczać, to może być tylko nazwa typu lub nie wiem, nazwa wybrana przez producenta. No, niemniej na jakiś standard przyjęliśmy właśnie, że to jest w ten sposób nazywane. W następnym punkcie drugim, też są składane następujące informacje. Jest to numer zlecenia plus pozycja danego okna w zleceniu oraz która to jest ościeżnica. W trzecim punkcie są przedstawione, no to
przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie. To jest de facto stała regułka, więc ona jest tutaj na stałe wpisana. Następny punkt to tutaj się powinny pojawić dane producenta. Jeżeli program jest zarejestrowany, tutaj z automatu się pojawią dane producenta. W punkcie 5 system oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych według rozporządzenia. W następnym punkcie tutaj trzeba by na stałe wprowadzić, w tej chwili w tym szablonie, który jest na stałe, w szablonie trzeba było wprowadzić nazwa i numer jednostki, z której robione były badania. No i zostaje punkt 7, czyli ten najbardziej skomplikowany, w którym punkcie deklarujemy wszystkie własności użytkowe okna. To jest deklaracja, którą drukujemy z poziomu programu WH Okna. Identycznie wygląda deklaracja, którą możemy drukować w WHNetu. To znaczy, każdy z Państwa, kto ma WHNet, używa WHNetu, może uruchomić również sobie w najnowszym WHNecie taką aplikację, która umożliwia drukowanie deklaracji własności poprzez zeskanowanie jakiegoś kodu. Czyli każdy na dokumentacji może podawać, dokumentacji dostarczanej klientowi, może podawać kod kreskowy wraz z oknem i na przykład adres strony, na której będzie umieszczony, będzie wystawiona dana aplikacja, do której będzie musiał podłączyć klient. No i taka, wtedy otwiera się taka strona, ktoś może się skanować kod kreskowy lub wpisać dany kod. I w tym momencie do konkretnego okna otwiera się nam raport deklaracji. Ten raport jest drukowany dla każdego okna. Każde okno ma inny numer, ma identyfikalny numer i potem możemy go poznać. Teraz jak wprowadzać te wszystkie dane do programu bazy danych? Może najpierw jeszcze skąd możemy pobrać ten raport? Raport jest dostępny na naszych FTP-ie, czyli pod adresem ftp.winkhouse.com.pl katalogu raporty 2009 RPT. Jest deklaracja własności użytkowych. Jeżeli wejdziemy na tą właśnie stronę, pobierzemy sobie ten raport i wgramy go do katalogu RPT, tam gdzie, albo do katalogu, tam gdzie mają Państwo, przechowują raporty ofert, i, no to w tym momencie ten raport będzie dostępny i będzie go można drukować z poziomu zleceń. Dobrze, przejdźmy teraz do bazy, aby pokazać, jakie dane trzeba ustawić, aby prawidłowo się drukowały. Ja tutaj pokażę kilka danych, ale resztę zaprezentuje Adam. Więc to, co mówiłem, co wchodzi w skład nazwy kodu identyfikacyjnego, to jest właśnie ta nazwa typu, czyli to jest to. Ja tutaj mam jeden typ, który mi się nazywa okno ekstra, drugi okno ekstra rondo i w zależności właśnie od tego te dane pojawiają się potem jako kod identyfikacyjny typu wyrobu. Każdy z producentów może pisać swoje dane. Następnym danymi, które trzeba uzupełnić, to jest przenikalność złożeń. Rafał, przeproszę Cię na chwilkę tylko, bo Pan Marek pyta, dla jakiej wersji AR? Dla jakiej wersji AR? Działa ten raport. To znaczy, on powinien działać tam już od wersji 4.2.3.0 na pewno powinien działać. Tam już ostatnie wersje, które są z 2 lata, to już powinny teraz podziałać bez problemu. Okej, dzięki. Przenikalność złożeń. Tutaj musimy zdefiniować parametry potrzebne, aby program wyliczył nam u okna.
To znaczy mówimy wyliczył, mówię wyliczył, ale mam na myśli jakby oszacował, gdyż te dane są jakby poniekąd szacowane, a niedokładne dla tego okna. Niemniej one w większości przypadków, czy tam w 99% zgadzają się z tymi danymi, które są liczane przez laboratoria. No oczywiście warunkiem jest, że muszą być prawidłowo wszystkie dane powprowadzane. I teraz w tym przenikalności złożeń wybieramy oświeżnica, znaczy tutaj musimy zdefiniować wszystkie kombinacje profili, jakie występują u nas w bazie. Czyli jeżeli ja w tym pierwszym przypadku mam zaznaczone, że występuje tutaj rama C8601 ze skrzydłem 8605, to tutaj muszę założyć takie złożenie profili, czyli muszę właśnie znaleźć taką oświeżnicę, czyli C8601 ze skrzydłem 8605 i dla tego parametrów, dla złożenia tych dwóch profili podaję współczynnik przenikalności cieplnej tego złożenia plus współczynnik przenikalności mostka cieplnego na tych dwóch, dla tego ramy ze skrzydłem. Aby to było dokładne, to naprawdę powinniśmy tutaj jeszcze wybrać pakiet szklenia, z którym ten mostek jest liczony. No, praktyka jednak jest na tyle, że tych szyb jest w dzisiejszych czasach tak dużo, że klienci w większości pomijają ten pakiet szybowy i wtedy jest liczony, tutaj wpisują najgorszy podawany przez producentów mostek współczynnik przenikalności mostka cieplnego. No oczywiście, żeby to też dobrze działało w szkleniach, w pakietach szyb, muszą być zdefiniowane współczynnik przenikalności cieplnej samej szyby i ramki cieplnej. No i tutaj te kombinacje, właśnie tak jak mówię, te kombinacje tutaj im więcej profili, tych będzie więcej, bo teraz mamy tutaj skrzydło z ramą, potem dalej mamy skrzydło, rama, skrzydło, przymyk, następnie rama, skrzydło, słupek stały, czyli wszystkie kombinacje, wszystkie złożenia, jakie mogą wystąpić, trzeba tutaj w tym miejscu wprowadzić i pouzupełniać te dane. Następnym punktem, który trzeba wprowadzić, który jest wyliczany, znaczy wyliczany, który jest wyświetlany na tej deklaracji, to jest współczynnik akustyczny. I teraz ten współczynnik akustyczny zależy raz od szyb, dwa od typów okien. Bo na przykład dana szyba z jakimś typem okna może mieć inny współczynnik akustyczny, a inny typ z tą samą szybą będzie miał inny współczynnik. I teraz, aby to porobić, musimy pogrupować, otworzyć grupy profilowe ze względu na właśnie własności akustyczne. Ja tutaj mam stworzone dwie grupy. Nazwam sobie standard, a druga ronda. Tu podpisałem sobie po jakimś jednym typie. I tak samo musimy pogrupować pakiety szyb ze względu na własności akustyczne. Też tutaj mam stworzone jakieś dwie grupy pakietów ze względu na własności akustyczne. W tym momencie, jeżeli mamy to pogrupowane, najeżdżamy na jeden, wybieramy jakąś grupę szyb i tu nam mamy zakładkę dźwiękochłonność. Klikamy na tę zakładkę dźwiękochłonność. Ja tutaj już wpisałem jakieś dane, ale możemy spróbować budować następną tabelkę albo na przykład kompozycję, czyli dodać jeszcze raz. W tej chwili, prawda, chciałbym od początku dodawać dla tej grupy pakietów, budować za odpowiednie kości. Czyli klikam tutaj w tej tabelce, daję guzik insert i tu mam tak, nie wiem jak tam widać kolory, ale to jest taka niebieska ramka i w tym momencie mogę sobie wybrać, wyświetla mi się grupy typów profilowych. Wybieram sobie grupę profilową standard. I teraz znowu daję insert. I teraz mogę budować właśnie te właściwości wpisywać. Czyli piszę, że do jakiej wielkości okna, czyli na przykład do 3 m2. I teraz w RW szczegóły
wpisuje wartość, która jest nam podawana w badaniu, na przykład 32. Właśnie ten wartość tego współczynnika akustycznego zależy od wielkości, więc teraz to było do 3 metrów, mogę dać insert i teraz mogę wpisać, że do 6 metrów kwadratowych i tu wpisuję już tam inne wartości tego współczynnika. I tą tabelkę mogę ciągnąć dowolnie daleko, prawda, do wolnych. No, może przesadziłem, że dowolnie, bo jakieś tam zostały przebadane. No i teraz, prawda, to wszystko robiłem dla grupy typów standard. Natomiast teraz chciałbym to dodać dla grupy typów rondo, czyli tym razem trzymam na klawiaturze guzik Ctrl i wciskam Insert. Wtedy znowu mam taki pasek jakby niebieskiego koloru i znowu tu mogę wybrać grupy typów profilowych. Wybieram sobie rondo i znowu klikam Insert. I od nowa mogę tym razem dla typów profilowych, które są w rondo, wpisywać te wszystkie współczynniki. I na przykład tutaj mogę, jeśli chodzi o na przykład powierzchnię czy coś, one się mogą różnić tutaj między sobą. Tu na przykład od razu mogę pisać sobie, że do 10 metrów, prawda? Tu jest jakiś współczynnik. No i prawda, dla każdych z grup, pakietu grup trzeba taką takie drzewko zbudować. Oczywiście, jakbyśmy chcieli tutaj tak samo zarówno grupy typów, jak i zarówno grupy pakietów, najczęściej są grupowane tak, aby najłatwiej było szukać tą szybę, no ale w takim przypadku trzeba zbudować taką grupę i po prostu zaznaczać, aby ona nie była wyświetlana w programie okiennym czy u dealerów, wtedy tylko i wyłącznie pogrupować to w celu, czy po własnościach dźwięków płonności. Zarówno szyby, jak i typy. No i właśnie w momencie, kiedy te dane zostaną tak wprowadzone, ja pokażę teraz te dwa parametry na deklaracji. Prawda? Czyli na przykład mam w pozycji pierwszej 32.1.5 i współczynnik ciepła taki i taki, a dla drugiego okna widzimy, że te dane nam się tu zmieniają. One są właśnie te właściwości akustyczne wybierane wtedy od odpowiedniego miejsca w tabelce, a współczynnik ciepła jest szacowany na podstawie wzoru, który też jest zawarty w normie i w tym momencie jest on wyliczany i tutaj wpisywany w to miejsce dla konkretnego okna. Także ja tutaj chciałem przedstawić te punkty, tutaj resztę punktów omówi Adam, także nie wiem, czy pytania są już jakieś do tych punktów. A jak nie, to prosiłbym to o przekazanie głosu Adamowi. To może przekażmy głos do Piotra w takim razie, bo on tutaj jakby zarządza całym webinarium. Czy są pytania? No wygląda na to, że nie ma pytania. Czy mnie słychać? Tak, słychać Adam. No to może w takim razie tylko trzeba by do Piotra poprosić o przekazanie tutaj dla mnie prezentacji. Mhm. Dobrze, zostałem.
Tak, przepraszam, akurat prezes już wszedł do pokoju, więc musiałem uwagę rozdzielić na parę spraw, ale już z powrotem jestem. Także Adam... No wiadomo, siła wyższa. No. Dobra, w takim razie ja oficjalnie przywitam się, bo tutaj kilka słów zdążyłem powiedzieć. Nazywam się Adam Kijowski, witam wszystkich uczestników naszego webinarium. Chciałem dokończyć prezentację odnośnie właściwości, deklaracji właściwości użytkowych okien, drukowania na podstawie parametrów z programu WH Okno. Rafał opowiedział tutaj o parametrach wyliczanych, czyli niejako szacowanych na podstawie wyliczeń przenikalności cieplnych, czy też tłumienia akustycznego. Ja chciałbym się skupić na omówieniu parametrów, czy też wartości z badań, jakie uzyskiwane są po przekazaniu wyrobu do laboratorium. Są to takie tutaj na tym raporcie enigmatyczne, przynajmniej dla mnie, wartości, jak powiedzmy wodoszczelność wyrażana taką wartością jak 5A lub odporność na obciążenie wiadrem C2 łamane przez B3. Są to wartości, które zostają potwierdzone czy też wyliczone w procesie badań okien w laboratoriach. Dlatego też te wartości muszą zostać w jakiś sposób podstawione do odpowiednich konstrukcji, jakie producent produkuje, no i jakie deklaruje te wartości. Nie mogą być to dane brane słownikowo. I chciałbym technicznie pokazać, jak takie wartości umieścić na tej deklaracji. Nasz program ma pewne mechanizmy, które pozwalają na zawarcie tych danych na tym raporcie. Także skupimy się za chwilę na programie bazy, bo podobnie jak przenikalność cieplną, czy też tłumienie akustyczne, trzeba to wprowadzać w programie bazy. Przejdziemy teraz do baz i powiem, z czego to się bierze. Tak jak wspomniałem przed sekundą, program ma takie mechanizmy już od dawna, więc nie wymaga to zmiany wersji programu, po prostu można to zrealizować dostępnymi środkami. Jest to taka metoda. Z wykorzystaniem skryptów ościeżnicy w typach możemy napisać odpowiedni kawałek takiego podprogramiku, jest to w języku Visual Basic. Możemy stworzyć pewny taki prosty algorytm, który na podstawie właśnie takich własności, jak ilość skrzydeł, ilość słupków ruchomych, może pobierać odpowiednie wartości z tych badań, które otrzymamy po przekazaniu wyrobu do laboratorium. No i takie badania są oczywiście przekazywane producentowi w formie dokumentacji. Te badania, czy te wyniki z badań różnią się dla różnych konstrukcji, czyli tak jak powiedziałem, dla okien jednoskrzydłowych będziemy mieli inną odporność na obciążenie wiatrem i wodoszczelność, dla tego samego systemu, ale już okna dwu- czy trzyskrzydłowego będą to inne parametry, a powiedzmy dla słupka ruchomego czy konstrukcji z progiem, niskim progiem będą jeszcze inne, prawdopodobnie no, gorsze te własności, jeśli chodzi o odporność na wodę i na wiatr. Dlatego też dla każdego typu, dla każdej konstrukcji, ja tutaj akurat mam przygotowaną taką przykładową bazę WEKI i kilka typów na systemie Aluglas, możemy tworzyć inne skrypty, różniące się powiedzmy tym, że pobierane są inne wartości z badania, odpowiadające temu, co dostaliśmy w dokumentacji od laboratorium. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły tego kodu, który jest napisany, bo taki kod przygotowujemy z moimi kolegami w terenie, czyli ja, Rafał, Mariusz, czy też Gumol. Po prostu zrobimy dla Państwa taki skrypcik, opierając się jedynie na informacji od laboratorium. My sobie tutaj z tym świetnie radzimy, więc wystarczy nam tylko informacja, jakie Państwo otrzymaliście wyniki z badań i te wyniki podstawiamy tutaj do tych skrypcików. I one się właśnie
dla każdego systemu mogą różnić, no bo może być system pięciokomorowy czy tam sześcio, który ma zupełnie lepsze parametry niż jakiś tam podstawowy czterokomorowy system. Żeby jeszcze troszeczkę rozjaśnić, skąd się biorą te wartości, to jest to zrealizowane w ten sposób, że w danych handlowych, w cenach i zakładce inne, bo będzie to po prostu najbardziej optymalne rozwiązanie z tego badania, a w nazwie jest to jakby przyporządkowanie do typu tego badania, czy jest odporność na obciążenie wiatrem, czy tak jak na przykład tutaj obciążenie na odporność na obciążenie wodną czy na wodoszczelność. Musimy do tych artykułów, do bazy wpisać wszystkie kombinacje tych artykułów, jakie są, jakie otrzymacie Państwo z badań i później za pomocą właśnie tego skryptu są one wyciągane, pobierane jako takie wirtualne artykuły. Resztę robi już raport, który w odpowiedni sposób wyciąga te wirtualne artykuły. Oczywiście może się pojawić pytanie, co z tymi artykułami w przypadku, kiedy mają Państwo jakąś integrację z systemami finansowo-księgowymi i magazynowymi. Nie ma to problemu. Takie artykuły łatwo jest odfiltrować, żeby nie zostały one pobierane do integratorów poprzez właśnie tą nazwę, gdzie każdy z tych artykułów wirtualnych dzieli się jakby na dwie grupy, na CE podkreślenie woda i CE podkreślenie wiatr. Więc w zapytaniu SQL-owym bardzo łatwo odfiltrować dwie takie kategorie, wszystko co jest różne od C, woda, C, wiatr bierzemy, a resztę po prostu to, co spełnia ten warunek, nie jest pobierane do integratorów, ale to tylko tak na marginesie. Więc wpisujemy takie wirtualne artykuły, tak jak widać one mają zerowe ceny, muszą mieć jednostkę jako sztuki, no bo nie chcemy tam brać jakichś ułamków, nie ma normatywnych odpadów i ja sobie tutaj wprowadziłem takiego też wirtualnego dostawcę CE, żeby było to intuicyjne, że wiadomo do czego ten artykuł należy. Następnie po właśnie wpisaniu tych wszystkich artykułów są one tutaj za pomocą tych skryptów ościeżnicy i tego krótkiego podprogramiku wybierane w momencie, kiedy spełnia się warunek. Ja zaraz zademonstruję, jak to już działa w praktyce. Więc przechodzimy sobie do widoku mojego WH okna. Tu mam wyświetlony raport, ale pokażę, jak to się stało. Może założę nowe zlecenie od początku. Zamknijmy sobie. Naszego znanego już Jana Kowalskiego wybieramy jako klienta. Najwięcej okien w Polsce kupił. I zbudujemy sobie prostą konstrukcję. Będzie to okno, powiedzmy, w oparciu o system Effect Line. Na początek jedno skrzydłowe. OK. Zapiszemy. Ten numer, tak jak wspominał wcześniej Rafał, jest też identyfikatorem tego wyrobu na deklaracji właściwości użytkowych. Zapiszemy, żebyśmy wiedzieli, co to jest. No i zanim wyświetlę raport, pokażę jeszcze Państwu, co się stało w kalkulacji. Bo zadziałał program w skrypcie ościeżnicy i dla tej konstrukcji program skalkulował. No jest to oczywiście rzecz wirtualna, potrzebna tylko na potrzeby raportu. Zostały pobrane dwa artykuły, 9A i C5. Są to właśnie wartości przekazane przez laboratorium. Tutaj w nazwie mają CE podkreślenie woda i CE wiatr. Kiedy wyjdziemy z kalkulacji i zrobimy sobie podgląd deklaracji, mamy te artykuły podłączone jako wyniki z badań. Oczywiście, jeżeli tam trzeba by było rozbudować te wartości, te parametry o nośność urządzeń zabezpieczających, ale z tego co mi wiadomo jest to 350 N. W zasadzie używamy tego słownikowego parametru, ale mówię, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasz system rozbudować o kolejne, jeżeli powiedzmy tam Komisja Europejska w Brukseli
zafunduje nam kolejne jakieś dodatkowe parametry, nie będzie problemu, będzie można to właśnie o ten mechanizm rozbudować i tak jak powiedziałem na początku, nie potrzeba zmiany wersji programu, jest to możliwe do zrobienia poprzez właśnie te skrypty o ścieżnicy. Tak na marginesie widać, że program WHOK jest bardzo elastycznym programem. Dodatkowo chciałem wspomnieć tutaj jeszcze, a to może za chwilkę, jeszcze dokończę temat tych parametrów, które się tutaj pojawiają, 9a i C5. Jak będzie się zachowywał program, kiedy na przykład to samo okno, czy też tą samą pozycję zmodyfikuje i zastosuje tutaj okno dwuskrzydłowe. Dla okna dwuskrzydłowego mogą różnić się wyniki z badań. To najlepiej wiedzą o tym eksperci przeprowadzający takie badania, że okno jednoskrzydłowe prawdopodobnie ma lepsze wyniki niż dwuskrzydłowe, dlatego że mamy tutaj słupek, który podlega już pewnym ugięciom i wtedy ta wodoszczelność czy odporność na obciążenie wiatrem będzie gorsza. Dlatego zademonstruję teraz ta sama pozycja, ale zmieniona na okno dwuskrzydłowe. No i zmieniło się tutaj, mamy C2, B3 jest inny parametr na obciążenie wiatrem. Następnie, gdybyśmy zrobili pozycję w oparciu o inny system profilowy zupełnie, zrobimy to na aluplaście. No, coś mi się tutaj zatrzymało. Dobrze. Niech będzie to okno jednoskrzydłowe, będzie szybciej. Bo deklarowany czas pół godziny webinarium już minął. Wyświetlę podgląd wydruku. I zaprezentuję Państwu takie oto wyniki z badań. Tutaj mamy pierwsze okno, czyli ta pozycja na WC. Nawet widać tutaj mamy effect line, czyli świadczy, że jest to WK, tak mamy to wpisane. Tutaj mamy ideal jednoskrzydłowy biały. I proszę zwrócić uwagę, że mamy zupełnie inne wyniki z badań 8A, C4, tak, tutaj laboratorium przedstawiło takie parametry. Ale jeszcze jedna rzecz, o której chciałem tutaj powiedzieć, a jakby dopełnić to, co mówił wcześniej Rafał, że różne systemy mogą być badane w różnych laboratoriach. I w tym momencie używanie słownikowego jakby wpisu na samym raporcie miałoby pewien problem, dlatego że ideal, czy tam jakiś aluplast mógłby być badany przez LTB, ITB, czy jakieś inne laboratorium w Polsce, natomiast inny system profilowy może być zbadany na przykład w Rosenheim, bądź też poprzez umowę z producentem profila, może być tak zwane badanie kaskadowe, nie wiem, czy dobrze mówię, ale istnieje coś takiego jak dziedziczenie badań od producenta profilu, no i najczęściej robi to Rosenheim. I ja w tym przypadku rozbudowałem nasz raport o dodatkowe pole, które dla odpowiedniego systemu pobiera odpowiednie laboratorium, które przeprowadziło badania. Wtedy raport jest uniwersalny dla każdego systemu, mamy jeden i ten sam raport, który będzie pokazywał różne laboratoria. I proszę zwrócić uwagę, wracam do WEKI, do Effect Line'a i mam tutaj badanie przeprowadzone przez Rosenheim, podany numer jednostki notyfikowanej i teraz przejdę na drugą stronę, na drugą deklarację. To było okno na aluplaście i tutaj jednostką czy laboratorium, które przeprowadziło badanie, był Instytut Techniki Budowlanej, tutaj numer jednostki notyfikowany. Więc raport też potrafi odpowiednio dobrać laboratorium, które przeprowadziło badania. Ja zrealizowałem to za pomocą dodatkowego pola tabeli typy. To też jako informatycy terenowi dla każdego z naszych klientów przygotujemy takie pole i wypełnimy odpowiednimi danymi. Chciałbym jeszcze powiedzieć o pewnym przepisie, który mówi, że deklaracja właściwości użytkowych powinna zostać wydrukowana w języku kraju, na który
produkt jest wprowadzany. No, czyli powiedzmy, że jeżeli sprzedajemy okna do Niemiec, to taka deklaracja powinna zostać wydrukowana w języku niemieckim. No i tutaj też nie ma większego problemu, dlatego że cały raport składa się w większości z gotowych jakby szablonowych wpisów. To wszystko, co tutaj widać, tą niepogrubioną czcionką, może niekoniecznie wszystko, ale większość, są to zwykłe wpisy szablonowe, takie słownikowe, które bardzo łatwo jest przetłumaczyć na naszym raporcie i zrobić kopię, zapisać go pod nazwą jakiegoś pliku o nazwie, że jest to deklaracja, powiedzmy, w języku niemieckim. I drukując taką deklarację, wystarczy w obcym języku, wystarczy po prostu wybrać inną nazwę raportu, a takie dane jak właśnie własności z badań, one nie podlegają tłumaczeniu, bo są to parametry, tak jak przenikalność, czy te nasze obciążenia na wodę, czy na wiatr, czy na wodoszczelność. Również numer tej zharmonizowanej specyfikacji, czy też tej normy europejskiej jest taki sam dla wszystkich języków. Dlatego też przetłumaczenie raportu będzie bardzo proste, bo właściwie będziemy tłumaczyli tylko zwykłe słownikowe elementy na raporcie. No i właściwie to wszystko, bo całą resztę my jako informatycy i wsparcie IT z terenu jesteśmy dla Państwa w stanie przygotować takie raporty. Ten raport, który tutaj widzicie, troszeczkę zmienił się od pierwotnej wersji, która już w wielu firmach została wdrożona, dlatego że eksperci z laboratorium tutaj, no, chciałbym podziękować, dali pewne uwagi, że niektóre elementy, takie jak znak CE na tym raporcie, nie były poprawne, dlatego też zastosowaliśmy się do ich uwag i ten raport w zasadzie już powinien spełniać wszystkie kryteria, jakie narzuca nam tutaj, powiedzmy, to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego. Z mojej strony to właściwie tyle. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to poproszę. Tak, właśnie sprawdźmy, czy mają Państwo pytania. Pan Damian pyta, a jak wygląda sprawa z ewentualnymi naklejkami na produkt? Dobrze. Sprawa naklejek na produkt wygląda tak, że naklejki, powiedzmy to wyrobu gotowego zawierające znak CE, działają w oparciu o ten sam mechanizm, czyli pobierają też te dane o przenikalności cieplnej, o właściwościach akustycznych, wodoszczelności i to wszystko, co się zawiera tutaj, powiedzmy, na tej tabelce, to są dane w bazie, które korzystają dokładnie z tych samych mechanizmów i raport etykiety również pobiera te dane z bazy i one są jakby spójne, bo bierzemy z jednego źródła. Oczywiście etykieta wyrobu gotowego ma troszeczkę inne wymagania, to znaczy musi być tam ten znak CE, muszą być zamieszczone te wszystkie rzeczy, które jakby dyktuje nam tutaj ustawa. No i takie etykiety wyrobu gotowego, no, w większości firm funkcjonują i wydaje mi się, że są ok. No, jeżeli ktoś nie ma, no to wystarczy, tak jak powiedziałem, zwrócić się do nas i taką etykietę wdrożymy. Taka etykieta może być drukowana z poziomu, powiedzmy, biura przygotowania dokumentacji gdzieś u technologa na etykieciarce, bądź najlepiej wygląda to, kiedy drukowana jest na stanowisku WHNet, gdzieś na ostatnim, jednym z końcowych stanowisk, gdzie mamy kontrolę jakości, dlatego że po zeskanowaniu okna wychodzi nam etykieta na konkretne okno, właśnie na to okno, nie trzeba gdzieś tego szukać na rolce. No i dodatkową funkcjonalnością takiego rozwiązania, czy funkcją rozwiązania jest to, że naklejamy zgodnie z procedurą, czyli po dokonaniu inspekcji, czyli mamy tutaj też kontrolę jakości, prawda? Stanowisko szklenia, czy też ostatnie jakieś, które przekazuje okna do magazynu, jest najczęściej stanowiskiem kontroli jakości i naklejenie etykiety jest zgodne jakby ze sztuką, bo po sprawdzeniu mamy certyfikat i zadeklarowane właściwości. Pan Przemysław pisze, że wersja na serwerze FTP Winkhouse jest już w języku polskim oraz w niemieckim. I w tym samym pliku? Pyta, czy to w tym samym pliku jest. Nie, to chyba będą dwa różne pliki. Znaczy nie sprawdzałem, bo z tego co mi wiadomo, tutaj kolega Rafał dzisiaj dokonywał uploadu na FTP.
Więc nie wiem, czy to jest wersja wielojęzykowa zawarta w jednym pliku, bo też taka może być. Można też przygotować raport, który na zasadzie wpisanego jakiegoś prefiksu kraju we właściwościach klienta będzie mógł się przełączyć na inny język. To też nie jest trudne do realizacji. To znaczy, przygotować dwa różne raporty. Znaczy, z tego, co ja widzę, tutaj na FTP jest ta deklaracja właściwości użytkowych tylko w języku polskim. Na razie tam nie ma umieszczonej w innym języku, także no... Aha, czyli na razie jest tylko w języku polskim. Tak, tak. W niemieckim jeszcze nie ma. Dobrze, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Ponieważ nie widzę więcej pytań, to w takim razie dziękuję naszym ekspertom za prezentację oraz Państwu za poświęconą uwagę i cenny czas. Do końca webinarium pozostało z nami 32 uczestników, z czego bardzo się cieszymy. Jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania lub uwagi do naszych ekspertów, to proszę kierować je do nich mailem lub telefonicznie. W kwestiach technicznych webinarium wszelkie komentarze prosimy kierować bezpośrednio do mnie. Kończymy dzisiejsze webinarium. Zapraszamy Państwa ponownie w terminie, który wkrótce ogłosimy. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.